Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w drugim... Fuck! W drugim odcinku... Guardam of the Galak... O, teraz złapał mnie skrypta, przed chwilą spadłem. LOL! W drugim epizodzie to zastanowimy się, czy warto kupić tą gierkę na premierę. Jest dzisiaj premierowy stream wieczorem, ale też zastanawiamy się, czy premierowo tą gierkę warto kupić w cenie bez żadnych obniżek na PlayStation 5. Wiadomo, chodzi to wszystko o takie wstępne wrażenia, więc tutaj pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś z was oczekuje tutaj recenzji, to nie, jakby to jest drugi epizod, więc oczywiście, ale tak wstępnie, wiadomo. Tak bez spoilerów, no bo to sam początek, więc tutaj możecie się dowiedzieć, czy warto tę gierkę kupić. Zobaczyć, jak ta gierka wygląda, wyciągnąć swoje wnioski, a jednocześnie nie dowiecie się o żadnych spoilerach, więc jeżeli będziecie chcieli kupić, to po prostu... Wiecie, na czym stoicie, bez żadnego zawahania, więc polecam bardzo serdecznie. To jest dzień premierowy, jeżeli chodzi o streamki i dotacje, i linki, i wszystko, co jest związane z tą gierką. Więc zapraszam, zapraszam serdecznie wpadać, oglądać rzeczy. Link do playlisty macie w opisie, więc jeżeli ktoś komuś się spodoba moja seria, to proszę, żeby zostać. Groot, I found a hitch. Can you latch onto it? Jeśli nie doskakuje, muszę to użyć. Okej. You see any blue and gold ships out there? You let us know. We have seen many such ships. He means active ones. We haven't talked about what to do if we run into a Nova Corps patrol. We will restrain them until we are done here. Bad idea. I am Groot. I am Groot. All right, set her down right there. I am Groot. Yep, one to go. Flark! No, no! Flark and Skaggy! I am Groot. Krattak and batteries fried, that's what's wrong. Maybe you put it down too hard. Let's just find a solution. The solution's a new battery, with a charge. Okay. We're on what's left of a ship. Full of ship things. Gotta be things that power ship things around here, right? Can you use this missile? Sure I can, to blow us to pieces. Keep looking. Found a compressor, no charge. No charge, no good. Musimy teraz znaleźć baterię. All this firepower. Now it's all just scrap. Co to jest? Yeah. Sorry, bud. Sorry about what? Groot's people never even got a chance to fight. Whole Dastan planet was torched at the start of the war. Rakiety. Got an oxygen pump here. No good. It would draw power directly from the ship. Right. Yeah. I knew that. So much for that. No gdzie może być bateria, no? Huh. Where the shot? Nie pierdziesz, to będzie. Share your contacts and sources. Yes. Something with a charge. Kind of looks like a spacey car battery. Okay, this thing isn't gonna zap me, right? The chance is. Na kablach by doładować. You'll be fine. Here you go. That'll do nicely. Just let me tinker a bit. I'll have to do something. Wspomniałem o tym, ale ten moment początkowy bardzo mi się podoba i mega mi się skojarzył z tym, co było na początku Star Wars Fallen Order. Uważam, było najlepszym elementem tej gry i im się najbardziej podobało. Rzeczywiście, kurde, jak Final Fantasy się gra. Wiadomo, nie identycznie, ale... Wow, podoba mi się to podejście. Cieszę się, że... Może stworzę jakąś grę japońską, tylko wizualnie z Marvelowym... O, to jest... To mi się podoba, kurczę. O, jaka wielka kula daje fula.
A można robić uniki. Just keep these things away from me. The rodent is frightened by the puny bug. Easy for you to say. You've got a pointy stick. Keep him away from that missile, Groot. Don't blow yourself up. Groot, snag him. How long does it take to shoot, Scott? We're working on it. Pamiętacie o tym, że ja w tej gierce też, jako że ja nie jestem fanem QT i już od czasu Heavy Raina mam dość quick time eventów, to ja po prostu w tej grze dzięki opcji dostępności wyłączyłem tą, więc jeżeli ktoś z was też nie lubi QT i się bał tego, że tu będzie tego mnóstwo, możecie sobie to po prostu w opcjach wyłączyć i macie tyjsze. Zresztą fajne jest też ustawienie dostępności, że możecie sobie zmniejszyć to, ile obrażeń otrzymujecie, to ile zadajecie obrażeń, tak żeby poziom trudności dostosować do siebie i to jest mega fajne. Lubię gry, które szanują to, że może ja bym chciał, żeby gra mi nie podpowiadała bardzo szybko, jeżeli chodzi o to, co mam zrobić, ale chciałbym mniej dostać obrażeń. Albo inaczej, nie chcę mi się skupiać na tym, co się tutaj dzieje, tylko wolałbym, żeby się skupić na tym, że chcę walczyć, więc poziom trudności walk utrudnić, a podpowiedzi dać od razu, nie? Więc to jest fajne, że możecie sobie to ustawić. Uważam, że takie podejście do gracza jest najbardziej sensowne. W sensie taki szacunkiem, że gracz potrafi zdecydować, jak chce grać. To mega doceniam. Więc jeżeli ktoś z was też lubi takie rzeczy, to możecie sobie to pozmieniać. Jest to bardzo fajne. Jeżeli chodzi o wydajność na PlayStation 5, to w pierwszym odcinku o tym gadaliśmy i porównywałem grafikę. W sensie nie porównywałem grafiki, bo nie jestem fanem porównywania grafiki, szczególnie, że to wrzucam na YouTube'a, więc YouTube tak to przetwarza, to nie ma sensu, nie? Ale różnica FPS-ów jest i warto to zobaczyć. Man, that thing is ridiculous. Think it was a ship or a robot? That's a Kree Sentry. A robot, but it would have been space-worthy. That ain't even the biggest one. They designed at least 5 experimental models twice that size. Plus half a dozen mega-sentry prototypes, star stealth models with modified sneak attack parameters, one with a big thruster instead of legs. Wonder if they ever got around to finishing any of those. I wasn't gonna stick around to find out. This old Kree tech gets me wondering. Where would I be now if those blue butt-scots managed to keep me locked into their half-world experiments? Yeah, chances are you'd be climbing over bits of me right now. I wasn't even a person to the worst of the Kree's mad scientists. More like a real smart walking gun. A very talkative gun. Yeah, that part was an accident. They tried to fix it a few times. Get a load of this, Rocket! Don't worry, I ain't even gotten serious yet. A wróciłem. I am Groot. Probably had to tow all the scrap to one place. I am Groot. Sure, not really their job description, but Nova was spread pretty thin after the war. Hey, kept them off of my tail at least. Niech ja uwielbiam gry, które są fabularne. Ciekawie jestem długości tej... Hej, zabił to. Tam jest jakieś przejście. Czekaj. Poczekajcie, ja tam wrócę, zobaczę, co tam się dzieje. Jeszcze nie wiem, czy ta gra jest warta tego. Żeby śledzić dodatkowe znajdźki i ulepszać, zbierać wszystko, więc na razie na początku gry będę zbierał wszystko, bo może to się opłacać w jakiś sposób. Do I look worried? The resin will hold. I am Groot. You ain't that heavy. I seen this goop anchor a Chitauri dreadnought. Kolejnego zniszczył skąd? No zagnuj, on oszukuje, no to dodaje samemu. Jak mam go wyprzedzić, skoro wszędzie on to zniszczy jakimś kurwa sposobem. What the fuck, bro?
szuklista. The double agent is trying to lull me into a false sense of security. Groot, need you to shoot a bridge right into that eye socket. Jezu, prawie spadłem. I want to see you do that to something in combat. Wait, is that? Yes, I'm about to win this bet, Quill. Here goes nothing. We're inside a giant robot head. And I have robot parts inside my head. You have robot parts inside your head. Inside a giant robot head. Bam! Oh, yeah. What do you think I should do when I win this bet? I mean, with the units he'll owe me once I win. Don't congratulate him. Well, I know what I'll be doing with my winnings. I'm saving up for our next stop on Contraxia to get one of those Zeronian massages. You're so predictable. No, może to wygram nawet. Mam 17 aż. How's that bet going over there? I am crushing this. Let's see. When I beat Quill, I'm gonna get my hands on some rotating hyper circuits. Boo! No one knows what those are! Ale to chyba spadłem, bo to nie była przejściówka w tą stronę, tylko w drugą. Think of all the hyper circuits you can buy. Are you making fun of me? I do not wish to acquire hyper circuits. Hej, no chyba wyczyściłem tą lokację. Tych robaków. Nie wiem, co w ogóle, nie wiem, na czym to polega, dlaczego my te robaki musimy niszczyć. Ale muszę wygrać z rakietem. Mamy tu jeszcze jakieś? Się przejmowałem, że nie uda mi się nawet nadgonić go, ale... Found a nest! On mi daje wygrać, jakby to poniszczył, tutaj też bym miał więcej. Ale dzięki grze. Green team is officially ineligible for the bet. Why? Well, for one, you need a gun. No need for a projectile weapon. Może jakieś przymioty dodatkowe? Imagine something this big coming at you. A whole ship was like a bug by comparison. So you see the bug? Like flies. What are flies? They're these annoying flying insects on Earth. Oh. They fly and you call them flies. You oh. Humans are so original. Oh. Oh. Okay. No. We're inside a giant robot head. And I got robot parts inside my head. No niestety, zablokowałem się. Inside your head. Inside. Bam! Hey Groot, what do you think I should do when I win this bet? I mean with the units he'll owe me once I win. O patrzcie, teraz walczy o to. Well, I know what I'll be doing with my winnings. I'm saving up for our next stop on Contraxia to get one of those Zeronian massages. You're so predictable. Może wtedy się coś zbugowało w ogóle, ogólnie postać się zbugowała. Okay, to jest tylko winda w tą stronę. Exactly! You suck, Star Child! Let's see. When I beat Quill, I'm gonna get my hands on some rotating hyper circuits. Boo! No one knows what those are. Ha! That one was juicy! Found a nest! Maybe this is the Parasite Clubhouse! No dobra, nie będę przeginał pały, bo zaraz gdzieś utknę.
Dobra, idziemy dalej, żeby nie było tutaj przypału, że zaraz. You know what, Quill? I think it's unfair. You got two guns, I got one. I think my points should count double from now on. That's cheating. All right, bumper goes there, Quill. Moje punkty będą teraz razy dwa. Co za gnojek. Mam dwa pistolety, super. Hey, bumper ain't gonna install itself. I can hear your visor working. Better not be cheating on our bet, Quill. How can you hear that? Sorry, zapomniałem, że ja też mam. It's not gonna piss off every critter around, right? Sorry, Quill. Not taking no chances after the last one. I gotta test it real quick. Not again. Rocket! I only flipped the switch on and off to see if... Gotta love that kill radius! No, mam granat. Super. Hold up, Gav! How are there this many of them? Spadłem. About to be 100! I thought we were safe! Poza świetny system walki. Lubię takie gierki. Bardzo mnie to bawi. Myślę, że mam nadzieję, że wiecie, że to jest seria na YouTubie, więc ja nie będę teraz się tutaj skupiał, żeby optymalizować nie wiadomo ile tego wszystkiego, ale... Ale głównie będę się skupiał na fabule. Natomiast ten system walki czuję, że to ma potencjał, żebym się dobrze bawił. Easy for you to say. You've got that. I never did like balloons. At least they make a good splat. It is indeed satisfying. I eat bugs like you for breakfast! Rocket! Newcom! Gra się bardzo dobrze. Kurczę, no to mnie bawi. Bawi ta gierka. Czuję, że to jest coś ciekawego. Cieszy mnie to, że to nie jest kolejna gra, która próbuje być typową grą akcji, czyli że tylko strzałem przed siebie i mordujemy. Jednocześnie to nie jest gra, która próbuje być jakąś grą w pokroju Ubisoft Games z otwartym światem, a z trzeciej strony podoba mi się to, że bierze najlepsze elementy z gier akcji i cały czas ktoś do nas mówi, cały czas widzimy jakieś nowości, jakieś informacje. To jest super fajne. How do we know the monster we're looking for ain't one of these things we already killed? Jaram się. Dzięki, gro. It would not die so easily. Hope we know this thing when we see it and not after we stomped it. All right, mining rig is right there. Of course it's secure. As secure as a broke down Chitauri shipwreck's ever gonna be. Robon napierdziela. Rakun, kurwa, uspokój się, błagam. Szybko daj mi strzelać. I'm telling you, it's totally safe. See? I'll even prove it. Huh? Look at this. Rocket? Oh, Flark. Guys, jump! No! Groot! You flarkin' piece of moldy driftwood! You could have died saving me! I love you too, you selfless son of a chug. Come on, Quill. He says I'll meet us at the mining ship. I don't want to make him wait. Och, się wzruszył! That's it? We're not going after him? He says it's fine. We'll meet him later. Team Rocket, is everything okay? Groot's signal just went dark. Flark,
His radio must have broke when he fell. Group just took a different path. He must have fell and broke his radio. Yeah, that's it. Why take a different path? Team Rocket over! Hope that got rid of him. Sounds like Green Team's off our backs. Now we can stop worrying about that dumb accident. Yes? What did he say? Groot's fine anyways. There's nothing to worry about. Whatever, right? Like you said, Groot's fine. Everything is fine. Exactly. We're all fine. Sure, fine. Man! Kurwa, nie mogę tam strzelać, fuck. If that burner kicked on right now, we'd be toast. Let's hope it don't. Crap. His turbine's right in the way. Gotta get through it. Oof. These things open up to let gas through, right? Aha. Yep. You saying we're the gas? Today we are, if we can get it open. Panowanie? There's a drone access tunnel over here. Too bad we don't got a drone. Can you squeeze in there? Knew it. Rocket, fix the thing. Rocket, clean up the mess. Rocket, crawl into the mystery hole. Rocket, kill Groot. Yeah, a manual override. Team Rocket, we hit a snag. One of our thunder points was covered in resin, so we're gonna fly around to scout another spot. Just make sure the new spot as close as possible to the original one. Because of maps and angles. Thank you. Great, another turbine. Yeah, that is how these things are usually built. Pew, pew. Pew, 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 pew. Floor! It's stuck on something. And boop. Someone's been practicing. Come on, let's get out of here. Bałem się, że zaraz się perspektywa zmieni. A może tak będzie, bo to wygląda, jakby tu były takie schodki, że mógł wejść po kolei. Więc też czuję, że będziemy na tej lokacji za chwilę chodzić w innej perspektywie, więc może się okazać, że ten cały robot, którego widzieliśmy wcześniej, to że on jednak... że jednak mu się wstało. Wow. I told you I saw them. Great timing. How did you guys... Good to see you two. You're gonna want to cross the ship as fast as you can. We're seeing a lot of movement. Yeah, Scott's getting real violent out here. Just try to hold her still for us. That's not gonna be an option soon. This position is untenable. Drax says hurry it up. Incoming! Watch out! What? Fuck, to nie w ten sposób miałem to zrobić, co? We're seeing a lot of movement. Yeah, Scott's getting real violent out here. Just try to hold her still for us. That's not gonna be an option soon. This position is untenable. Incoming! Watch out! What? Hang on! Kurde, nie wiem, co mam zrobić. Może idę po złej stronie. Może po skrzydle powinien pójść, dobra. Tam nie mogę iść. Drax says hurry it up, Peter. Incoming! Watch out! What? Hang on! Na sam styk muszę. Pierdzie, nic tu nie widzę. Go! Keep running! Stop flarking around, man! Really? Well, this way! Team Rocket! Did you make it inside? Yeah. All in one piece. Got it. Meet you in a tick. No rush. It's nice and cozy in here. Not so much when you can't see in the dark. Ah, I think I felt a panel. Yeah, there's wiring in there. See if I can get the systems back on. How long's this gonna take? Oh, come on! Larkin tensor joint, just neat. Wiggle the... Okay, so life support's booting back up.
What's it look like out there? Holy mother of space! To jest pierścionek. A nie, czekaj, to wygląda jak jakiś kamień. Jak już mówiłem, quick time eventy wyłączyłem, a podejrzewam, że tutaj było trzeba klikać. Quill, you okay? Yeah, it's just... Man... It's a swarm of old cleaner bots. Maybe. Old cleaner bots? You don't know. Razy go chciał zabić. You okay, buddy? Dotknęło go. Ciekawe, co za mot mu dało. Yeah, thought you were that freaky thing we accidentally released. We saw some cleaner bots, accidentally, at a distance. We're totally all right. They just ran away when it saw us, right, Quill? Rocket, I'm not so sure that swarm thing was inoffensive. I feel kind of bad about releasing it. I'm Groot. Quill took a pot shot at this massive worm nest. Chunk of something fell off and the big floaty creature came out of it. That's all. Look at this old beauty. I am. A table. This is a vintage Model T engineering workbench. They don't make them sturdy like that no more. Hey, come on, Quill. Let's see if this beauty still works. Maybe I can fix up your gear. Hey, hand me that part. Prawda, to muszę robić. Ding, ding, done. To bym chciał zrobić. One shiny upgrade, nice and crafted. No to jest fajne. Yeah, there's a way through. Zajebiste przeładowanie, okej, okay, trochę mechanika mi się skojarzyła z Gears of War, gdzie tam te przeładowanie było takie aż automatyczne niemalże. Fajne to było. Seems a little wobbly. You guys hang back a sec. Well, Scott! Kurwa, obcy. Guys, I'm not alone down here. O, nie kliknąłem, to wtedy... French fried and petrified! Man, Rocket, you really missed out. That was amazing. Team Rocket, finally. We couldn't hear you before. Something about the mining should have been messing up our comms. Yeah, something really ain't right in here. And Quill fell down another hole. Another one. I'm parking the Milano, but Drax is out there searching for you. Maybe you'll find Quill before we do. We're trying to catch up to him. Guys, we really...
really need to get better at the buddy system. He is not my buddy. I will find you, Peter Quill. Describe your surroundings. Który chciałem kliknąć, żeby to zadziałało. Mining equipment just old. Noted. R1? This whole place is old equipment. That does not narrow my search. No nie wiem, szczerze. Czekaj, zobaczmy, no to już... Co to nie działa? Okej. Okay. Weird bunch of stuff to mine. What was it? I don't know. Weird cutie hunks of rock or metal. No to nie wiem. To ta gra mi nie powie, tak? Jak to działa? Mój Boże. Jak ja nie lubię gier, które mnie... Okej. Okay. Prawny, dostępność, języki, sterowanie. Strzał z broni, strzał żywiołem. Zdolności Petera. Nie wiem, powiem. Drax! Drax! Hey, you wanna mute your comms if you're gonna scream your lungs out? Hello? Whoa, another freaky thing! How freaky? Kill it! You read my mind! This thing refuses to die! I can barely... Nie, no nie wiem. Killing it as hard as I can! Damn! These things really soak up damage! Continue your feeble cries! I am zeroing in on your location! Peter Quill, make your position known! Peter Quill, hide behind me! I will protect you! What? Nobody's hiding! Drax, sack him! Get your hits in before it gets back up! Their soft flesh is primed for slicing! I'm missing all the fun! No nie wiem dlaczego. Czy coś się zbugowało, czy jak? Chwilą klikałem. Jak mi pokazywała ta gra tą technikę, no to działało. Teraz nie działa, nie wiem dlaczego. Carve him a new one! Order up! Crab's dead! Going to kill something else! Indeed. Your greenies found Quill yet? Found and saved. Hey. Go on ahead, then. We'll catch up. Just making a pit stop. I parked the Milano near the last thumper spot. We'll head that way and keep an eye out for you. How's my baby? You can see for yourself if you can get back up there. All right. Pretty sure that baby's our ticket upward. Somehow. It's a possibility. Maybe try something else. I could make it up there, but we're gonna need something for you two to climb up on. It is a wonder the nimble assassin has not abandoned us already. Drax.
If we can get this thing down, it should give us the extra height we need. Musisz wejść. Zniszczenie. Let's see that fancy footwork, Gamora. Bet you can't do this. Watch your heads. That is physically impossible. Drax, think you can heft that container? Behold the might of a Carthusian warrior. Jebaniutki, jaki silny jest. Holy moly. Remember this moment should you ever think of crossing me, assassin. I'll remember how slowly you moved. Boko, już mogę wejść. All right, Rocket. We're back on track. Huh? Oh, yeah. Good for you. I am Groot. It ain't stealing if it's abandoned. We... Oh, Flog. Rocket. Not now, Quill. Dobrze, ale to będzie wszystko na ten epizod, więc serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam was do kolejnego epizodu i dajcie znać mi w komentarzach, jak myślicie, warto kupić na premierę, czy nie warto kupić, jak uważacie, jakie są wasze wrażenia po tym, co widzieliście teraz, jak myślicie, fajne jest podejście z tym systemem walki, czy nie bardzo, słuchajcie, zostawcie kciuka w górę, dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że on się podobał. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.